Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę przerwę od Majorki i weźmiemy sobie na tapetę rumuńską 120. Powiecie, że no taki odcinek już był. Był, ale było bardzo mało danych technicznych, no a tutaj jeszcze przy okazji omówimy sobie pulpit, bo też tutaj jest sporo tych przycisków i po prostu ta seria nie jest taka, że pokazujemy piąty raz pulpit VDO, gdzie wszystkie przyciski są takie same, tylko ja w tej serii pokazuję autobusy, które rzeczywiście się obsługuje troszeczkę, obsługa jest troszeczkę bardziej zaawansowana niż ograniczenie się do pulpitu VDO Arbeiter Platz. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o autobusie Rockar D. Simon U412-260. Więc tak, jeżeli chodzi o autobus i o jego, można powiedzieć, dane techniczne, inaczej, na początku, jeżeli chodzi o genezę firmy, to w 1925 Giovanni De Simon, znaczy bo tutaj mamy i firmy Rockar, i firmy De Simon, chciałem powiedzieć. Więc tak, Giovanni De Simon stworzył firmę De Simon Spa w Osopo, niedaleko miejscowości Udine to się pisze. Myślę, że tak, nie wiem jak się czyta, ale jeżeli tutaj mówimy po polsku, no to Udine. Tak się czyta, miejscowość we Włoszech, powinniśmy ją znać, bo tam jest firma SAF i bardzo dużo autobusów jeżdżących po Polsce stamtąd pochodzi. Jeżeli chodzi o samą Udinę, to nazwa miasta powinna brzmieć w ten sposób. Zaraz. Udine. Tak, Udine. Więc bardzo dobrze powiedziałem. I ten Giovanni De Simon założył tą firmę, która produkowała autobusy na nadwoziach Fiata, Alfa Romeo czy Lanci. No i oczywiście to była firma od zabudów. No i chodzi o to, że w 78, bo tutaj kalendarium takie, De Simon dołączył do konsorcjum firm Sika, Breda i Inbus z konsorcjum, które miało zacząć robić autobusy dla niepodległych Włoch powojennych, a czy w zasadzie to i tak nie było, ale w latach 70. te wszystkie firmy miały kryzys i dlatego. No i w latach 85-90 następowała, można powiedzieć, wzrost pozycji firmy De Simon, ponieważ zaczęto budować autobusy na podwoziach Sikar, Iveco, Scania, DAF, MAN, Mercedes. Właśnie sukcesem największym okazało się Iveco Turbo City, budowane na podwoziu Iveco, lub autobusy z serii Starbus na podwoziach marki MAN. W 92, i to jest najbardziej interesująca data, bankrutujące przedsiębiorstwo Rockar było w Bukareszcie i właśnie De Simon przejął Rockara. Znaczy utworzył spółkę Rockar De Simon, w której to Rockar miał 50% udziałów i De Simon miał 50% udziałów. I o co chodzi? Spółka Rockar była straszliwie zadłużona i w strasznych problemach, bo rumuński przemysł po rewolucji w Rumunii i po obaleniu Ceausescu, tam było jeszcze gorzej niż w Polsce, bo w Rumunii to nie było żadnych świeżych, że tak powiem, pomysłów. Praktycznie, znaczy pomysły były, ale przemysł był w takim stanie, że średnio się dało robić, więc Rockar został podkupiony przez firmę De Simon i szybko trzeba było się uwinąć jeżeli chodzi o produkcję, więc na początku powstawał tam De Simon Starburst zbudowany na manie i później licencyjny Starbus UL70 Urbano Lungo do 96, kiedy to prototyp Rockara De Simona UL70 został zaprezentowany.
No i tutaj już mamy tak naprawdę to, co jest w zasadzie nie to, co jest teraz, tylko poprzednika tego wozu, którego dzisiaj omawiamy. On już był taki dość siermiężny jeszcze jak na lata 90. i w 97, czyli rok później, U412-260 został zaprezentowany. Czyli nasz autobusik, który mamy dzisiaj na tapecie. Jeżeli chodzi o dane techniczne, no to tak. Autobus został wyposażony w dość mocny silnik MAN D0826 Luch 13, czyli taki jak Wielczu. Po prostu nam to powinno coś mówić jako miłośnikom, czyli to jest silnik ten, że tak powiem, co w Wielczach był, 260-konny, znaczy w Wielczach i w MANach NL262, jeszcze wtedy, później w 263, no to spełniało normę Euro 2 i skrzynia biegów była Void D851.3 ze zintegrowanym retarderem, no ale niestety no troszeczkę te skrzynie, tak jak tutaj widzieliście, bo dzisiaj raczej nie będziemy jeździć, tylko raczej konteksty historyczne sobie poomawiamy, no te skrzynie troszeczkę z biegiem lat eksploatacji przestały działać tak jak powinny, wręcz troszeczkę zaczęły zmulać ten autobus. No i chodzi o to, że jeżeli chodzi o jakieś dane jeszcze techniczne, no to między innymi długość. Długość 12 metrów, szerokość 2,5 metra, wysokość 300 metra, w zasadzie 3200, bo 370, więc prawie 3200. Nie. Jakie 3200? Nie, 3200, dobrze, 3200, nie 4, tylko 3200, dobrze. Masa, prawie 11 ton, bo 10250, 10950, przepraszam. Bak, bo to jest ciekawe, nie mówiłem, bak mieścił 300 litrów oleju napędowego, silnik wyciągał maksymalne obroty 2300 obrotów na minutę. Cóż, koła 22, cóż, maksymalna prędkość 75 na godzinę. I tutaj ostatnia sprawa interesująca. Siedzenia 25 plus 1, czyli 25 plus wózek, stojące 75, czyli można powiedzieć 101 miejsc. Pewnie wchodziło więcej, tylko takie były tutaj. Książkowa była taka pojemność. No i jeżeli chodzi o dostawy tych rokarów, no to RATP w Bukareszcie lekką ręką zamówił 298 autobusów w dostawach od 97 do 2001, ponieważ brakowało nowego taboru. Ratuc w Cluj-Napoce również zrobił dostawę, akurat tu niestety tylko na 6 wozów, Oradea na 5, Raod w Oradei, Transurb w Galati, Gałacz, miejscowość Galati, 2 autobusy i RATB Braszow, 1 autobus. Oczywiście budowano też trolejbusy na tej bazie, którymi się nie będziemy zajmowali, no ale były to 2 w Bukareszcie, 2 w Cluj-Napoce i 15 w Konstancie. Jeżeli chodzi o dalsze losy fabryki, to w 2003 De Simon się wycofał z Rokara. W 2004 firma Rokar SA została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej i 31 lipca 2011 ostatni Rokar De Simon oficjalnie zjechał z linii komunikacyjnych w Bukareszcie, podkreślam, w Bukareszcie, nie generalnie, tylko w stolicy. No i jeżeli chodzi o technikalia, to by było wszystko. Teraz przejdziemy do obsługi kokpitu, czyli tego, na to co czekacie. Wnętrze, no tutaj mamy plastikowe siedzenia, była wersja z normalnymi siedzeniami, ale nie o to chodzi, do wnętrza zaraz powrócimy. Jeżeli chodzi o pulpit, no to pulpit już widzieliście, ja go poniekąd troszeczkę tam mówiłem, ale,
ale wymaga to większego komentarza. Autobusy kabinę miały w pełni wydzieloną. No pulpit, ergonomia level jelcz, mówiąc brzydko. Nie, przepraszam, no nie ergonomia level jelcz, tu jest troszeczkę lepiej, to też trzeba wypośrodkować. Dobrze, włączmy sobie troszeczkę prądu i zaraz pokażę wam, może nawet silnik włączymy, żeby się wypoziomował. Bo musi się sprężarka, żeby nabiła trochę powietrza. Zamknę tutaj połówkę. Powinna się teraz, jak dostanie powietrze, się powinna otworzyć. I teraz ja powinienem przycisnąć. Tak. I się zamknie. Dobrze. Jeżeli chodzi generalnie o obsługę kokpitu. Zaczynamy sobie od prawej strony, bo jest lepiej. I co zwraca naszą uwagę? Tu są rzeczy oczywiste. Manometry od hamulców. Na widoku. Bardzo dobrze. Tu nie wymaga to większego komentarza. Dwuobwodowy układ, wiadomo, musi być dwa. Góra. Trzy przyciski na górze. Akumulator, czyli hebel od prądu. Wiadomo. Awaryjne. To jest ten przysłowiowy, moim zdaniem, brak ergonomii, bo mogłyby być wyróżnione gdzieś te awaryjne, a nie na środku, że tak powiem. Proszę Państwa, dalej. Bo tutaj generalnie mieliśmy trzy serie tych rokarów jeszcze i one się troszeczkę kosmetycznie pulpitem różniły, ale tutaj nam to nie przeszkadza i lecimy dalej. Cóż, to jest przycisk z brakiem funkcji. On coś powinien robić z lusterkami, ale nie wiem. To akurat jest przycisk z brakiem funkcji, więc tutaj żadnej funkcji nie dorobimy. On nie jest przydatny. Ja mówię, obsługa sterowania tego autobusu, ten przycisk nie robi nic. Bo jest napisane w readme no function. Ale oryginalnie coś tam robił, coś tam związanego z lusterkami właśnie. Kolejna sprawa, oczywiste. Manetka Wojta, klawiatura skrzyni biegów automatycznej. I tak, przyciski USA. Drzwi pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze drzwi oczywiście, mianowicie jest to połówka pasażerska. Te rokary z biegiem generacji, bo to jest pierwsza generacja, miały inne kabiny. Tu było przeszklenie w ostatniej, więc czasami lepiej widać, czasami gorzej. Lusterka i tego typu rzeczy. Drugie, trzecie drzwi. Jeżeli chodzi o również generację, to jest starszy wóz, więc jeżeli mamy otwarte drzwi, to się podświetlają przyciski USA, przyciski sterowania drzwiami, znaczy kontrolki, a przyciski się nie podświetlają. W ostatnim rokarze z 2001 mamy podświetlane przyciski, a kontrolki symbolizują ciepły przycisk. Przycisk DES. To jest zbiorczy przycisk otwarcia drzwi. Bardzo dobrze działa. I zamknięcia również, bo jeżeli naciśniemy drugi raz, to drzwi się zamkną. Jedynka, no to już używaliśmy tego. Otwarcie połówki kierowcy. To nie wymaga większego komentarza. Dalej, przyciski, które służą, proszę Państwa. To jest związane z przyklękiem, ale jest to autobus wysokopodłogowy i przyklęk działa troszeczkę inaczej. A więc, pierwszy przycisk to jest wyrównanie z poziomowania. To jest reset układu EKAS, czyli to jest do zera. Nie wiem, dlaczego jest strzałka w dół. Moim zdaniem powinna być w ogóle bez strzałki, albo niech nie wprowadza w błąd. Drugi przycisk to jest przyklęk, czyli obniżanie całego autobusu na prawą stronę. No, w autobusach wysokopodłogowych rzadko bywa przyklęk, no tutaj jest, także to się chwali. Wyłączamy. Znaczy ten przycisk pierwszy to jest awaryjny, jeżeli on by nie chciał wrócić, bo normalnie wraca tak do góry ten przycisk. Ostatni przycisk, podnoszenie na poduszkach całego autobusu. Nie wymaga to większego omówienia. Po tym trzeba wracać pierwszym przyciskiem. Czyli to nie ma odkliku, u góry się nic nie wciska. Wciskamy, wracamy. Tutaj przyklęk chyba przy otwarciu drzwi, zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam, bo dawno nie używałem.
Nie, chyba trzeba ręcznie. No możliwe, bo to takie autobusy były w tamtych czasach. Mamy tutaj kontrolki. Pierwsza kontrolka jest, to jest na żądanie stop. Druga to jest niewłaściwy poziom przyklęku. Niedopoziomowanie tak zwane, czyli to co w manie się objawia taką kontrolką żółtą. Środkowy panel, to jest wszystko intuicyjne, szkoda czasu na omawianie tego. Znaczy tak, generalnie to tutaj co jest jasne, to jest jasne. Ale przyciski, które są nieoczywiste, kontrolki. CV to jest awaria retardera. To jest ciekawe, bo w innych autobusach tego nie spotkamy. Tutaj jeżeli jeżeli retarder ma awarię, jest jakiś zdefektowany, to tutaj również mamy od tego kontrolkę. Kolejna sprawa. Oprair to jest po rumuńsku prawdopodobnie stop. Ale stop w sensie na żądanie, bo to i tamto, co poprzednia ta kontrolka zapala się. I teraz otwieramy przycisk drzwi zbiorczym, resetuje się, gaśnie i tak dalej. Kolejny przycisk, kolejna kontrolka w zasadzie. To mamy Nivel ECAS, czyli to jest z jakiegoś powodu niedopoziomowanie. ECAS, kolejny ECAS na czerwono, to jest awaria przyklęku. Nie niedopoziomowanie, tylko po prostu awaria, że się nie będzie obniżał. Stop to stop. EGAS to jest awaria układu oczyszczania spalin. Tak? Tak, chyba awaria układu oczyszczania spalin. Nie, czy układu przyspieszania? Zaraz. EGAS, bo to Wielczu jest taka sama kontrolka. EGAS to jest, uwaga, zaraz sprawdzę. Tak, EGAS to jest awaria układu przyspieszania, a oczyszczania spalin to było inaczej. Tutaj kontrolki wszystkie są intuicyjne, od niewłaściwej temperatury oleju w skrzyni biegów, poprzez temperaturę płynu, brak smarowania, brak ciśnienia, światła, nieładowanie akumulatora, migaczy i tak dalej. Zegar obrotomierza mamy na licencji VDO, taki sam jak w Wielczu, warto zwrócić uwagę. Kolumna kierownicza, typowa, tutejsza, cztery manetki, migacze długie i wycieraczki po prawej. I teraz cały panel lewy, spory dość, więc tak. Dźwignia ręcznego retardera, dość dobra sprawa, chwalę sobie. I kontrolka od tego retardera. Jeżeli autobus hamuje, to się zapala na zielono. Jeżeli używany jest retarder, to się zapala na zielono. Dalej. Gaszenie silnika. Stacyjka. Nie wymaga to większego omawiania. Ogrzewanie szyb. Nadmuch na szybę prawą i szybę główną. Piec, dogrzewanie układu dwusekcyjnego, czyli z przodu i z tyłu, grzanie. Wentylatory z przodu i z tyłu. I teraz tak, awaryjny wyłącznik prądu to coś. Tylko tutaj nie jest taki dynks, tylko jest po prostu przycisk zabezpieczony plastikiem. Oświetlenie za kierowcą. Z tyłu. Znaczy to jest teoretycznie oświetlenie kierowcy, ale ono jest za kierowcą, bo w kabinie jakiejś takiej lampki specjalnie nie ma, tylko jest za. Dalej. Przeciwmgielne, przednie, tylne. Kolejna sprawa. Przycisk ogrzewanych lusterek. O ten. AER to jest prawdopodobnie to jest anulowanie alarmu, czyli mówiąc najprościej, kasowanie kontrolki wózka inwalidzkiego, jak to mówił Macias, bus driver Gdynia w przypadku Mana Lionsa City, mi się to spodobało, czyli to jest kasowanie kontrolki wózka inwalidzkiego. Tutaj dalej po rumuńsku
Spate, Akcjonare Trapa 2 i Fata. Nie, nie jest to nazwa preparatu na szczury, to jest po prostu etapy sterowania szyberdachami, bo tu są szyberdachy elektryczne, mimo tak starego, znaczy tak, tak, nie chciałbym powiedzieć, że autobusu przestarzałego, ale tutaj Włosi dali popis już technologii, więc szyberdachy mamy dwa i dwa sterowane automatycznie, czyli trzeba trzymać niestety. O, słychać silniczek. Powinno być. Dobra, na razie nie zawracajmy tym sobie głowy. Tu jest panel z bezpiecznikami. W nowszej wersji jest jeszcze skrzynka bezpiecznikowa, a tutaj są bezpieczniki w szafce. Ręczny, tak jak w Ikarusie, podobnie trochę. Radio, sterownik. I tyle. To jest w ogóle ciekawe, że ten autobus jest również wzorowany Berlietem, dlatego do Jelcza można go porównać, te charakterystyczne boczne szybki. No tutaj można go porównać do Jelcza. Co jest na plus od Jelcza na przykład? No to jest fakt, że jest dużo czytelniejszy wyświetlacz, bo Jelcze jeżeli chodzi o 120 i pierwsze M120, no to jednak mimo wszystko one miały te małe wyświetlaczyki, mimo RNG, mimo wszystkiego, no to były. No tutaj akurat ten wyświetlacz jest, nie jest wielki, ale jest czytelny w ten sposób. Tyle. Tu jeszcze mamy mikrofon do powiadamiania, także tu też nowoczesna dość technologia jak na tamte czasy, czyli nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej i tyle. I to jest, proszę Państwa, rzetelna obsługa kokpitu, bo tutaj nic więcej w zasadzie nie ma. Tu jest jeszcze zawór na grzewnicy, kranik na grzewnicy, czyli jeżeli on jest odkręcony, to jest lepszy obiekt cieczy, w sensie sprawniejszy i szybciej się rozchodzi ciepło po autobusie i w zasadzie tyle. Jeszcze tu sobie zamykamy połówkę kierowcy, tabliczka znamionowa, gaśnica w dokładnie w tym samym miejscu co w Jelczu, fajny taki tutaj stopień zrobili, także to mi się bardzo podoba. Ale już będę kończył, bo film i tak potrwa niewspółmiernie do treści długo. Mam nadzieję, że film się podobał. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, czegoś się dowiedzieliście. I zapraszam na kolejny film mignięciem świateł długich w Rokarze. Podobnie jak w Jelczu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.